Jak Dawida, przecież król Saul nawet do wróżki Endor poszedł. Już Jahwe go odrzucił. On dzidą cisnął w Dawida. Saul, zły król. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Zły król. To zły król. Saul jest złym królem. Krótko mówiąc, staramy się, żeby Polacy zarabiali lepiej. Dzisiaj na posiedzeniu rządu został przyjęty projekt nowelizacji kodeksu handlowego. Saul jest bardzo złym królem. Czy założysz na kapitał założycielski? Był złym królem. Żeby mogli się rozwijać, żeby mogli w Polsce pracować. Będą zwolnienia z podatków dla tych, którzy wychodzą na rynek. Mówię o podniesieniu kwoty wolnej. To jest jeden z postulatów. Mówi także o tym, że podwyżki, jakie otrzymały służby mundurowe, a to jest po 650 zł brutto, inne sfery budżetowe nie mogą na to liczyć. Są rozmowy i z tego, co wyliczała chociażby minister Zalewska, łącznie te 15% to będzie znacznie więcej niż to, co dostały służby mundurowe, więc oczywiście chcielibyśmy każdemu dać nawet dużo więcej, natomiast możliwości budżetowe są takie, no my odziedziczyliśmy państwo ponad bilionowy dług i dzisiaj obniżamy tempo przyrastania długu, ale jeszcze wciąż państwo polskie się zadłuża, a jesteśmy w Unii Europejskiej, która nam zakazuje przekroczenie pewnego progu wzrostu zadłużenia. Za czasów Platformy rzeczywiście Polska przekraczała te progi. Byliśmy pod specjalnym nadzorem Komisji Europejskiej. My to zmniejszyliśmy. Zmniejszyliśmy też tempo przyrastania długu, ale jednak mimo tego, że Polska się rozwija, to mimo tego wciąż jeszcze mamy deficyt budżetowy. Czyli rozmowy z Solidarnością będą prowadzone? Nie zrywa się rozmów? Nie, Solidarność jest po prostu naszym partnerem. Zresztą wszyscy są naszymi partnerami. Rozmawiamy, staramy się spełniać w miarę możliwości państwa wszystkie postulaty w różnych względach, nie tylko płacowych. Więc no, to jest tak, że chociażby teraz ostatnio przyjęty projekt dotyczący tych emerytur matczynych dla kobiet, które wychowały dzieci, a nie uzyskały uprawnień. Więc szereg działań jest podejmowanych. Bardzo dziękuję. Minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera, był gościem Polskiego Radia 24. A rozmawiał Krzysztof Świątek, zaś audycję można znaleźć na naszym portalu polskieradio24.pl. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Husajnow, dobry wieczór. 20 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, uznało dotąd Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Szefom dyplomacji unijnych krajów nie udało się jak dotąd wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. Powodem był sprzeciw Włoch. W studiu dr Małgorzata Bońkowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Większość krajów unijnych uznała, że prezydent Nicolas Maduro nie ma podstaw, by rządzić Wenezuelą i że lider opozycji Juan Guaido powinien być tymczasowym prezydentem kraju do czasów nowych wyborów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ubolewał, że nie dojdzie do poparcia Guaido przez Unię Europejską i dodał, że te kraje, które się wahają, biorą pod uwagę również ten kontekst polityki rosyjskiej. Czy sprawa Wenezueli rzeczywiście ukazała, jak duży wpływ ma Moskwa na bieżącą politykę zagraniczną niektórych unijnych krajów? Na pewno po raz kolejny okazuje się, że akurat w obszarze polityki zagranicznej rzeczywiście trudno jest o taki bardzo wyraźny głos Unii Europejskiej, ale państwa Unii Europejskiej, większość, no, reagują razem i również Federica Mogherini, czyli jakby wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i szefowa Unii Europejskiej, tak, zabrała bardzo też jasny głos i stanowisko. No, Unia Europejska kieruje się tutaj w ocenie sytuacji w Wenezueli trzema przesłankami. Po pierwsze tym, że wybory, które się odbyły ostatnie, były no, ewidentnie manipulowane, fałszowane, czyli tak jakby no, nie ma podstaw do tego, żeby Maduro utrzymał swój urząd, a przynajmniej powinny zostać powtórzone i powinny rozwiązane zostać uczciwie. Po drugie, no, sytuacja ludności Wenezueli się pogarsza i masowe imigracje, które tam mają miejsce, tak naprawdę pogarszają sytuację. To jakby oczywiście szczęśliwie Europa jest fizycznie daleko, ale te ruchy migracyjne świadczą o tym, ludzie głosują jednak nogami. No, to jest pytanie o możliwości egzystencji w kraju de facto upadłym i zarządzanym przez dyktatora. No i trzecia sprawa to jest oczywiście interesy. Jak wszędzie, Wenezuela to jest jednak ważny producent, znaczy kraj, który ma zasoby ropy naftowej i
to też jest kraj, na który patrzą sąsiedzi. Jest to Ameryka Południowa, gdzie tutaj ewidentnie jakby nie ma poparcia tak naprawdę obecnie w żadnym kraju. No i oczywiście Stany Zjednoczone, które również chciałyby, żeby ta sytuacja inaczej się potoczyła, ale oczywiście dla Stanów Zjednoczonych taka bezpośrednia ingerencja byłaby bardzo ryzykowna, no ale układanka jest obecnie ewidentnie niesprzyjająca prezydentowi Maduro, a przy okazji pojawił się lider, czyli jest alternatywa, no bo gdyby nie było, to pewnie byłby większy problem, a tutaj jest lider i lider, który cieszy się, jak się wydaje, sporą popularnością, oczywiście samym to powinno być tak, przetestowane w wyborach i to jest zresztą stanowisko bardzo jasne krajów unijnych. Zróbmy wybory. Zróbmy wybory uczciwe i wtedy zobaczymy, jak ludzie będą głosowali. Natomiast oczywiście wątek rosyjski, o którym Pan mówił, on tutaj jest istotny bardzo, bo po pierwsze Rosja wchodzi wszędzie tam, gdzie może wejść w tego typu sytuacjach. Pamiętajmy, przecież Rosja również popiera reżim syryjski. I to otwarcie. No. Syria jest trochę w innym położeniu, bo jest z naszego punktu widzenia Europa bardziej strategiczna, jest nam bliższa i no, w ogóle jest takim języczkiem uwagi. Wenezuela wydaje się być odległym krajem, ale Rosjanie też tam mają ważne interesy. Oczywiście, no poza tym ona jest bliższa z kolei Ameryce, więc dla Rosjan w kalkulacji globalnej, a Rosja jest globalnym graczem i gra ewidentnie globalnie dzisiaj, nawet jeżeli w sferze gospodarczej czy technologicznej nie ma takiego oddziaływania jak Chiny, Chiny ją zdecydowanie wyprzedziły i to one są raczej dzisiaj postrzegane jako główny rywal Stanów Zjednoczonych, to jednak no, Rosja właśnie nie chce odpuścić tego i tej pozycji. Myślę, że z punktu widzenia rosyjskiego taka układanka, w której w tej globalnej grze to Rosja jest tym takim krajem, na który ciągle Stany Zjednoczone i Europa patrzą, to jest właśnie to, o co chodzi. I z tego punktu widzenia no, to Wenezuela jest bliższa Stanom Zjednoczonym, a ewidentnie Rosja rozgrywa teraz również Amerykę. Myślę, że z punktu widzenia też jakby Zachodu ten wątek rosyjski to jest pytanie, bo pojawia się znowu takie jakby rozdanie przypominające zimną wojnę, że po pierwsze mamy więcej napięć w różnych miejscach świata, ale te napięcia ciągle jakby sięgamy, co za tym stoi, no to wszystkie znowu drogi prowadzą do tych samych źródeł i myślę, że Rosja będzie chciała eskalować takie sytuacje napięcia wszędzie tam, gdzie rozwiązanie jakby inne byłoby pomyśli Zachodu, no bo to, co jest pomyśli Zachodu, to generalnie nie jest pomyśli Rosji i odwrotnie. Więc wszystko, co ten układ międzynarodowy, ten globalny ład, który już jakoś się nam rozsypał, ale co destabilizuje tę sytuację, jest Rosji na rękę, bo nie wiadomo jeszcze, co z tego się wyłoni, prawda? My nie mamy jasnej odpowiedzi na to, jaki świat i jakie wektory siły ostatecznie wygrają i w jaki sposób to ten świat będzie uporządkowany w najbliższych latach. Wiemy na pewno, że nie mamy już takiego unilateralizmu, że jest jeden dominujący gracz, ale też nie bardzo wiemy, czy ten taki multilateralizm, czy ta opcja wygra, czy będzie rzeczywiście kilka, czy kilkanaście wektorów wpływu, czy nie powtórzy się jednak układ bilateralny. Tylko być może zamiast Rosji to będą Chiny. No i to oczywiście Rosji z punktu widzenia tego globalnego patrzenia no nie jest na rękę, bo to Rosja chciałaby być tym drugim graczem. Ale w takim razie powiedzmy może kilka słów na temat Włoch. Dlaczego oni są tym hamulcowym wspólnej deklaracji unijnej w sprawie Wenezueli i uznania Juana Guaido? Ja myślę, że może być tu kilka czynników, ale dwa, które może są istotne, to jest po pierwsze w ogóle klasycznie włoski taki trochę rusofilizm. To znaczy Włochom jest łatwiej zgadzać się ze stanowiskiem w sprawach niż na przykład Polsce. To zdecydowanie. Zresztą spora część w ogóle polityków na włoskiej stronie. Wenezuela jest daleko stąd, państwo zobaczą i tu chcą decydować o losach Wenezueli. Są rozgrywki lokalne pomiędzy obecnym obwodem władzy, czyli koalicją między Ligą a Ruchem Pięciu Gwiazd, gdzie ewidentnie Liga zdominowała, a zwłaszcza wicepremier Salvini zdominował tak naprawdę scenę polityczną, ale też taką percepcję, kto jest liderem, bo sytuacja we Włoszech jest o tyle trudna, że premier jest z kapelusza. To nie on jest głównym rozgrywającym, tylko dwóch wicepremierów, każdy z innej partii. I wydaje się, że być może na tym tle Ruch Pięciu Gwiazd mógłby być... No, Ruch Pięciu Gwiazd klasycznie zdecydowanie bardziej lewicowy. Z kapelusza. To jest raczej prawicowa, więc jeżeli już ktoś ma poprzeć oficjalnie stanowisko... Z kapelusza. Wręcz uważają, że oni są lewakami, takimi bardzo trochę tak zielono-ekologiczno-lewicującymi utopistami. Wymagania Polski, a... ...władzy, to
wymagania. To nie jest ten silniejszy brat. Kapelusz twarz. To są bardzo oryginalna koalicja we Włoszech. To są, proszę Państwa, jest prawicowym ugrupowaniem. Swego czasu nawet skrajnie prawicowym. To zostało troszkę... Wymagania, powiedziała Błażejczy. Trochę formacja wywrotowa. Cztery płacą 30 zł. Politykiem, który zdaje się, że troszeczkę się utemperował w momencie, jak został wicepremierem, to troszkę spuścił z tej takiej władzy radykalnej. No właśnie, ja tylko mam taki cytat. Prezydent Wenezueli Nicola Maduro jest nielegalnym przywódcą. Za występ, to za litury. Dzisiaj wicepremier Włoch, szef MSW Matteo Salvini. Włochy jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej, a jednak wciąż nie uznał lidera opozycji Juana Guaido, który głosił się tymczasowym prezydentem. No bo rząd jest koalicyjny i jeszcze tylko krótko, co Salvini powiedział, Maduro głodzi, więzi i torturuje swój naród, więc to są mocne słowa. No tak, ale jakby Salvini jest znany z bardzo mocnych słów, to jest polityk niezwykle wyrazisty i bardzo emocjonalny, natomiast tu ewidentnie zajmuje stanowisko wspólne z innymi państwami Unii Europejskiej, co jest dowodem na to, że on się, mówiąc kolokwialnie, trochę może ucywilizował, czyli jest mu dzisiaj bliżej do tego środka, do Brukseli. On już nie postuluje wychodzenia Włoch z Unii, on nie postuluje nawet wychodzenia ze strefy euro, a w kampanii no to różnie bywało. Natomiast to właśnie na tym tle Ruch Pięciu Gwiazd być może chce jakoś zaznaczyć, odróżnić swoją obecność, no bo Ruch Pięciu Gwiazd trochę przybladł. On na tle tej ligi dominującego partnera w koalicji jest ewidentnie partnerem słabszym i dotyczy to również osoby drugiego wicepremiera, czyli premiera Di Maio, który jest też młodszym politykiem o mniejszym doświadczeniu. Natomiast właśnie Ruch Pięciu Gwiazd jest zdecydowanie bardziej prorosyjski, więc być może to na tym tle Rosjanie też nie może być w związku z tym też zgody jasnej co do stanowiska Włoch. A czy można się spodziewać jednak takiej wspólnej deklaracji ze strony Unii Europejskiej, pani zdaniem, w najbliższym czasie, czy to wciąż będzie blokowane? No, myślę, że można się spodziewać, tak samo jak w końcu mamy sankcje wobec Rosji. I więc potrzeba czasu na to. Tak, myślę, że to potrzeba czasu, potrzeba więcej informacji wewnętrznych na temat tego, co się rzeczywiście w Wenezueli dzieje. No i myślę, że dla Unii Europejskiej z kolei jest to jeden z wątków dość ciekawy i atrakcyjny, żeby zbliżyć się do Stanów Zjednoczonych, co jest, myślę, Unii Europejskiej bardzo potrzebne. Myślę, że Waszyngton obserwuje bardziej to, co się dzieje w Unii Europejskiej i w sprawie właśnie Wenezueli. Doktor Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również, dobranoc. A w świecie powiększeniu to już wszystko. Bogumił Hoseinow. Do usłyszenia. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Autopromocja. O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego, nie tylko poetyckiej, ale i eseistycznej oraz felietonistce. 50. rocznicy śmierci autora Czarnego Poloneza. W Poczytniku, niedziela, godzina 22:05. Rozmawiać będą Krzysztof Masło i Tomasz Zawędny. Zawędny, miło. Autopromocja. Tak, dzisiaj już środa, ta środa to 6 dzień lutego, o pogodzie, o wszystkich wydarzeniach w pierwszej godzinie. Środa jest, proszę Państwa, środa. 24 właśnie startuje, potrwa od 6 do 9. Dzisiaj Michał Rachoń i goście, o gościach słów kilka nieco później. Teraz regulujemy zegarki, bo będzie 6, a 6 oznacza oczywiście... 6, proszę Państwa. 24 informacje dnia właśnie minęła. Zatem zaczynamy. Aleksandra Kozara. Rządowy program Posiłek w Szkole i w Domu. Samorządy dostaną wsparcie na organizację stołówek. Miał duży zakres kompetencji, może mieć dużą wiedzę. Komisja do spraw Zygmunt przesłuchacie się byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. W informacjach także doroczne orędzie prezydenta Donalda Trumpa. Na nim apel o przezwyciężenie podziałów politycznych i wspólne działanie dla dobra Ameryki. Posiłek w szkole i w domu to nowa inicjatywa rządu skierowana do najmłodszych Polaków. Samorządy mają otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek w szkołach. Rząd przyjął już rozporządzenie w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że program zapewni lepsze odżywianie dzieci. A lepsze odżywianie dzieci dzisiaj to zdrowsze dzieci, zdrowsze społeczeństwo za 5, za 10, za 20 lat, ale też można powiedzieć, za 5 złotych, za 10 złotych. O polskie dzieci, o polską młodzież. Minister Edukacji Narodowej Anna
Anna Zalewska podkreśliła, że na realizację programu w szkołach do 2023 roku przewidziano 200 milionów złotych z budżetu państwa. Szkołom bardzo zależało, żeby pojawiły się konkretne pieniądze, by remontować, tworzyć, uzupełniać, robić zakupy dla kuchni, dla stołówki. Realizacja programu ma rozpocząć się w kwietniu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Minister rolnictwa jest gotów do rozmów z protestującymi rolnikami. Na dziś członkowie Agrounii zapowiedzieli protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. W rozmowie z Radiową Trójką Jan Krzysztof Ardanowski dziwił się, że członkowie Agrounii, w przeciwieństwie do innych organizacji rolniczych, nie chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu. Ja jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie, nie mnie oceniać, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy, uważają, że mają wiedzę na ten temat, chcą, żeby usiąść do stołu nie tylko Feniks, których partnerem klub Feniks, proszę Państwa, to nie klub, tylko ten. Z przetwórcami, z konsumentami, z handlem i dystrybucją. Minister rolnictwa zaprosił więc członków Agrounii do przystąpienia do porozumienia rolniczego. Początek protestu przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 10:00. Wśród postulatów Agrounii są skuteczna ochrona polskiej żywności, odwołanie głównego lekarza weterynarii czy ograniczenie napływu towarów z zagranicy. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłucha dziś byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Funkcję sprawował on w latach 2007-13. Podlegały mu wówczas między innymi Krajowa Administracja Skarbowa i Urząd Administracji Skarbowej. Przewodniczący komisji, poseł PiS Marcin Horała, chce zapytać świadka o przepływ informacji między tymi służbami a resortem finansów. Pan Parafianowicz jest tutaj tak bardzo, bardzo istotnym świadkiem. Przede wszystkim kwestia ustalenia, tak w skali makro, przepływu informacji między kontrolą a tymi departamentami legislacyjnymi. Czy było tak, że kontrola, widząc dużą skalę nieprawidłowości i że sobie z nimi nie radzi, czy alarmowała departamenty legislacyjne, czy nie informowała? Przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza rozpocznie się o godzinie 10:00. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz udaje się dziś do Stanów Zjednoczonych. W czasie jednodniowej wizyty w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji... Ile można płacić? Tak to finanse. Lichwiarska firma. Za jakieś 2000, no 3 lata spłacają ludzie. I to no 2-3 razy tyle musi spłacić. Konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. To jest chamstwo, żeby tyle czasu płacić. Na temat konferencji bliskowschodniej z ministrami, którzy tam będą, częściej będzie też tutaj w Warszawie, także ważna wizyta, aczkolwiek tylko jednodniowa. Spotkanie w Warszawie jest organizowane wspólnie przez Stany Zjednoczone i Polskę. Pierwotnie miała to być konferencja poświęcona przede wszystkim zagrożeniom ze strony Iranu. Zarówno amerykańscy, jak i polscy politycy w ostatnim czasie mówili jednak, że chcą, aby rozmowy dotyczyły całości problemu. Całości. Szumowego. Kontrowersje wywołuje fakt, że na spotkanie nie został zaproszony Iran. Prezydent Donald Trump apeluje o przezwyciężenie podziałów politycznych i wspólne działanie dla dobra Ameryki. Wygłoszony w Kongresie Dorocznym Radząc Pani Państwa, Donald Trump podkreślił swoje sukcesy gospodarcze, w tym niskie bezrobocie, wzrost płac i ograniczenie ubóstwa. Przekonywał, że dzięki współpracy będzie można osiągnąć jeszcze więcej. Oraczył przysłuchiwał się na Wczoraj rano mówiłem, że w Jedniej Górze minus 16. Dzisiaj
Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim, plus 2 w Szczecinie, plus 3 w Koszalinie, plus 2 w Gdańsku, ale tam pada deszcz, plus 1 w Opolu, też parasole o poranku się przydadzą. 1 na plusie w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, 0 w Łodzi, minus 1 w Kielcach, minus w Krakowie, 1 i minus w Katowicach również. Tu już temperatury ujemne wchodzą w grę, minus 1 w Lublin, Rzeszów i Przemyśl, najchłodniej o poranku w Zakopanem, minus 8, zachmurzone niebo nad całą Polską. Jak to wyglądać będzie w ciągu dnia? Czytam w prognozie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, temperatura maksymalna od 0 do 4, a w rejonach podgórskich od minus 2 do 0. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, ciśnienie wysokie i stabilne, 1012 hektopaskali. To wskazania barometru w Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium historyczne. Lutego 1952 roku Elżbieta II z dynastii Windsor wstąpiła na tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Objęła panowanie po śmierci ojca, króla Jerzego VI. Miała wtedy 26 lat. W 2012 roku królowa obchodziła diamentowy jubileusz panowania. Dziękując uczestnikom uroczystości w krótkim wystąpieniu telewizyjnym, Elżbieta II powiedziała, że wydarzenia ostatnich dni były dla niej wzruszające i inspirujące. Byłam głęboko poruszona, widząc tyle tysięcy rodzin, sąsiadów i przyjaciół świętujących wspólnie w tak szczęśliwej atmosferze. Będę czerpać inspirację z niezliczonych gestów życzliwości okazywanych mi w moim kraju i we wspólnocie narodów. Dziękuję wam wszystkim. Życzliwości. Życzliwości. Na świecie, a także w historii Wielkiej Brytanii. Włada nie tylko Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale także 15 innymi państwami należącymi do wspólnoty narodów, w tym Jamajką czy Kanadą. 30 lat temu przedstawiciele władzy i solidarnościowej opozycji zasiedli do rozmów przy okrągłym stole, które miały doprowadzić do porozumienia i wspólnego rozwiązania konfliktów społecznych. Obrady te zapoczątkowały przemiany polityczne w naszym kraju, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tak zwane wybory czerwcowe. Historyk i politolog dr Jerzy Dargalski uważa, że obrady okrągłego stołu były ważnym momentem w historii Polski. Obrady okrągłego stołu miały kluczowe znaczenie, ponieważ zamykały tak naprawdę okres wstępny transformacji. To znaczy, zgodnie z planami przyjętymi na Kremlu i realizowanymi na rozkaz Kremla we wszystkich krajach demokracji ludowej, następował demontaż komunizmu z tym klasycznej. No i obrady okrągłego stołu miały dać legitymizację zmianom przeprowadzonym przez służby specjalne. W porozumieniu kończącym obrady okrągłego stołu przyjęto, iż reforma ustroju politycznego i systemu gospodarczego odbywać się będzie w sposób ewolucyjny. Uzgodniono m.in. legalizację Solidarności oraz wprowadzenie pluralizmu politycznego, wolności słowa i niezawisłości sądów. Kalendarium historyczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, mówimy w środę, to 6 dzień lutego, 6.10 na zegarze w tej chwili i 37 dzień roku. Tyle statystyki. Jeszcze dorzucimy słońce w znaku wodnika. Wzejdzie 9 minut po 7, zajdzie o 16.32. Z każdym dniem coraz więcej tego słońca, coraz więcej godzin słońca z nami. 9 godzin i 23 minuty dokładnie dziś. A imieniny obchodzą Bogdan, Dorota, Paweł i Tytus. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. No to zaglądamy do gazet. Dzisiaj na początek niech będzie Rzeczpospolita, proszę bardzo. Grafenowa klęska na pierwszej stronie. Miał być spektakularny sukces, jednak polska technologia zamiast trafić do fabryk utknęła w laboratoriach. Komercjalizacja polskiego grafenu, super materiału, który może zrewolucjonizować światowy przemysł, miała zająć się specjalna, a powołana do tego spółka. Miała potężne atuty, unikalną technologię produkcji od polskich naukowców z Instytutu Materiałów Elektronicznych, najwyższej klasy urządzenia, do tego bogatych właścicieli kontrolują
istniejących przez, kontrolowanych przez państwo, czyli między nimi polską spółkę, polską grupę zbrojeniową i KGHM. I weksel upadł z tego, ze Śląska. A w kasie Nanocarbon, czyli tej spółki, właśnie zabrakło pieniędzy na rozpoczęcie produkcji na większą skalę. No i to największe odkrycie na razie pozostaje tylko i wyłącznie na papierze, o czym pisze na papierze właśnie Rzeczpospolita. Wiosna może wzmocnić PiS, to już komentarz profesora Ryszarda Bugaja, też w Rzeczpospolitej, na gapę dla ryzyka lub z oszczędności. Kto jeździ bez biletu w Polsce? Polacy w komunikacji, taki zatytułowany ten dział w części obyczaje. No, wczoraj wpadli do tramwaju, jakby to był jakiś napad, wiesz, z nożami. Zaczynamy się bać. Trzeba kultury więcej. MZK, trzeba więcej kultury. No tu na wschodni, wiesz, odjeżdża siódemka na Kijowskiej. Schowana w samochodzie zaparkowanym przed siedzibą gazety. Na miejsce przybył funkcjonariusz policji. Celem tych ataków jest zasianie strachu i sparaliżowanie pracy redakcji. Mam nadzieję, że policja szybko złapie sprawcę, mówi Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelnej Gazety Polskiej. Wyborcza. Kaczyński grozi Wyborczej. Prezes PiS zarzuca nam nielegalne pogwałcenie dóbr osobistych poprzez opublikowanie nagrań z jego udziałem. Domaga się przeprosin i 30 tysięcy złotych. CBA odmówiło zbadania oświadczenia majątkowego Kaczyńskiego. Także proszę Państwa, skandale i bomba. Jakaś ktoś powiedział, że coś w redakcji, no chyba Wyborczej. W przepełnionych klasach i ze źle opłacanymi nauczycielami z łapanki. To wszystko czeka polskie szkoły średnie od września. Zawinił.